Pracują poniżej kwalifikacji za niższą stawkę. Raport o sytuacji w Norwegii: pracują poniżej kwalifikacji za niższą stawkę. Raport o migrantach w Norwegii. W 2021 roku 73 tysięcy wykształconych imigrantów pracowało w zawodach o niższych wymaganiach edukacyjnych niż ich kwalifikacje, wynika z raportu Centralnego Biura Statystycznego SSB. Imigranci ci stanowili 40%. Cudzoziemców zatrudnionych w Norwegii w ubiegłym roku. Raport wskazuje także, że zarabiają oni mniej niż rodowici norwedzy, szczególnie poszkodowana jest grupa migrantów z Azji. Z raportu SSB wynika, że odsetek imigrantów o zbyt wysokich kwalifikacjach w stosunku do obejmowanego stanowiska wyniósł w 2015 roku 42% i niewiele się zmienił w ciągu ostatnich 6 lat. W przypadku reszty norweskiej populacji udział ten wynosił w tym okresie około 14%. Informuje moja Norwegia.pl Norwegia, różnice w wynagrodzeniach. Zwrócono jednak uwagę, że w grupie osób o wykształceniu wyższym niż wymagane na daną posadę widać różnice w zarobkach między imigrantami a rodowitymi obywatelami Norwegii. W 2021 rok. Mediana miesięcznej pensji wynosiła 40,9 tysięcy koron dla osób o wysokich kwalifikacjach wśród Norwegów, czyli o ponad 11% więcej niż dla imigrantów spełniających takie same wymagania. Mediana miesięcznego wynagrodzenia dla imigrantów z wyższymi kwalifikacjami z Unii Europejskiej wyniosła 37 350 koron, podczas gdy dla wykształconych obywateli krajów azjatyckich był to pułap 36 110 koron. W przeciwieństwie do tego da się zauważyć większe różnice między mężczyznami i kobietami. W przypadku imigrantek o wyższych kompetencjach mediana miesięcznego wynagrodzenia wynosiła 91%. Medianem miesięcznego wynagrodzenia mężczyzn brakuje pracowników. Z raportu wynika także, że wśród imigranckiej populacji odsetek osób o zbyt wysokich kwalifikacjach w stosunku do wykonywanego zawodu jest ponad dwukrotnie wyższy w grupie wiekowej 20-39 lat niż w przypadku grupy 40-66 lat odpowiednio 21,8%. Jednocześnie na norweskim rynku pracy brakuje fachowców. Według SSB 11 tysięcy norweskich firm potrzebuje OK 70 tysięcy pracowników to o 24 250 osób więcej niż w tym samym czasie w zeszłym roku i o 19 500 więcej niż przed pandemią koronawirusa.